hej, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, wracamy do kwestii y, partygate czyli imprezy na Downing Street numer 10 w Londynie, gdzie y, zasiada niejaki Borysek, Borys Rosztochrany johnson y, No i jest raport końcowy, jest raport końcowy y, sumujący, że tak powiem, te hulanki, te swawole, to chlaństwo, pijaństwo, y, y, tam obłuda i to, to, i to wszystko, wiecie, podczas tego lockdownu, y, jakie tam imprezy się y, działy. No i jest raport końcowy, i przejdziemy do tego raportu końcowego. Tutaj będziecie mieli y, materiał filmowy, wideo, y, mówiące o tym y, właśnie raporcie y, końcowym. Co tam, jak tam, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj się postarałem to, że tak powiem, troszeczkę przetłumaczyć, i y, mój urokliwy głos będziecie słyszeć. Także zapraszam. W środę opublikowano pełny raport Sue Gray, urzędniczki państwowej, będącej tzw. Porta Gate. W dokumencie można przeczytać m.in., że imprezy, które organizowano przy Downing Street 10, trwały do późnych godzin nocnych. W spotkaniach brały udział dziesiątki osób, a alkohol lał się strumieniami. Tymczasem premier nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Raport Sue Gray, urzędniczki służby cywilnej, zawiera wnioski końcowe z niemal 4 miesiące rządowego dochodzenia w sprawie łamania przepisów covidowych przez premiera oraz innych urzędników państwowych w czasie głębokich lockdownów w 2020 i 2021 roku. Dochodzeniem objęto w sumie 16 imprez. Wielu brytyjczyków będzie przerażonych, że tego rodzaju zachowanie miało miejsce na taką skalę i to w sercu rządu napisała Gray. Podkreślała również, że opinia publiczna ma prawo oczekiwać najwyższych standardów zachowania w takich miejscach i wyraźnie to, co się wydarzyło, znacznie od nich odbiegało. England from today were once again asking you to stay Urzędniczka wytyka kancelarii premiera, że w imprezach brało udział nawet kilkadziesiąt osób. On the 13th of Spotkania trwały do nocy, a alkohol lał się strumieniami. W raporcie znalazła się także informacja, że jeden z uczestników spotkań rozchorował się i wymiotował w trakcie imprezy. Kiedy indziej doszło do bójki, imprezowicze mieli też źle traktować pracowników ochrony. Niektórzy z młodszych urzędników państwowych uważali, że ich udział w imprezach usprawiedliwia fakt, że brali w nich udział ich przełożeni. Wyższe kierownictwo kancelarii premiera, zarówno pion polityczny, jak i urzędniczy, musi Ponieść odpowiedzialność za organizację imprez w czasie lockdownu oraz ich kulturę, podkreśliła Gray. Opozycja żąda dymisji Borysa Johnsona. Gra skończona, oświadczył w izbie gmin lider Partii Pracy, nazywając raport pomnikiem pychy rządzących. Przekonanych, że zasady są dla wszystkich, ale nie dla nich.